Proszę Państwa, no i już zaczynamy przygodę z baletem, ale jeszcze jedna uwaga. Jest na sali znakomita artystka, kiedyś solistka baletu Teatru Wielkiego, pani Zofia Rudnicka. A dzisiaj pedagog tańca, zresztą o tym będziemy mówili, będziemy mieli spotkanie z panią Zofią Rudnicką przed drugą częścią. Pani Zofia Rudnicka napisała książkę o wybitnym tancerzu, który był w Polsce nie tak długo znany, dopiero zrobił wielką, wielką karierę za granicą, ale w Polsce w Teatrze Wielkim też był wielką gwiazdą. Na pewno na sali jest sporo osób, które znało go. Ja przynajmniej pasjonowałem się jego rolami wszystkimi na scenie Teatru Wielkiego. Ale był znany także w telewizji, tańczył z Krystyną Mazurówną między innymi. I ta książka jest naprawdę pasjonująca. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w przerwie będą Państwo mogli kupić i uzyskać podpis pani Zofii Rudnickiej na tej książce. Po drugiej części też będzie można, ale jest to chyba dobry moment, kiedy wszyscy jeszcze tak nie mają rozedrganych uczuć, jakie będą na pewno po tym balecie. Także zapraszam do tej książki, tam jest dużo, dużo ciekawostek z lat 60., 70., Warszawa, ci co podróżowali, to też Paryż, Bruksela i tak dalej. Także na pewno to jest ciekawe spotkanie ze sztuką i z tym wielkim, wielkim artystą, jakim był Gerard Wilk. Proszę Państwa, pierwsza część, Brodzić po wodzie. Nic więcej nie powiem, macie Państwo w programach, zresztą najlepiej tego tańca nie za bardzo komentować trzeba. Bardzo proszę, Brodzić po wodzie i Kielecki Teatr Tańca. I'm gonna sing till the sing until the spirit moves in my heart. I'm gonna sing.